Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Coral Island. Co my tu właściwie mamy, słuchajcie, bo miałam kawałek przerwy od grania. Zobaczmy sobie, jak to tu wygląda. Całkiem nieźle widzę te nasze statusy. Niewiele się tu zmieniło. Co? Jak wyglądają zadanka? Eksplorowanie oceanu, czyli znaleźć sposób na otwarcie bramy. A uwolnienie tego giganta i rozwalić się kłodę za domem pola. Już wiemy, że tego nie zrobimy. O, deszczyk pada. Już wiemy, że nie zrobimy tego naszym dynamitem, więc sobie go zostawimy. Zrobiłam sobie małą ściągę, słuchajcie, na sprawdzenie tego, co musimy wynieść do ołtarza. I na pewno możemy sobie zabrać to. Robimy tutaj szybki myk tego, czego właściwie możemy się pozbyć. Gdzie ja to mam? Teraz jestem ślepa. Jak przyszło co do czego, to nie widzę oczywiście. Tutaj nie. Halko. Przecież żeśmy coś już zrobali, oddawali. Sea salt to nie było to. A tu, dobra, znalazłam. Mamy oddać 5 mięsek, więc sobie to możemy zanieść. I potrzebujemy na razie tyle z tej skrzyni. Fajnie, że nie musimy nic podlewać, to mnie bardzo cieszy. Mamy do oddania, słuchajcie, też esencje. W sumie moglibyśmy je zaoferować. Trzeba chyba po 5 esencji wynieść, czy po 3? Po 5 czy po 3? Jak to tutaj mamy zapisane? Po 3 esencje. 3 esencje. Więc zrobimy offering z tego. Już sobie zaznaczymy. To będzie takie trochę bardziej chaotyczne dzisiaj, słuchajcie. No ale coś za coś. Coś za coś. Dobrze, tu dalej. Tu dalej zabieramy swoją siekierę na pewno, bo to, żeby zrobić zadanko, to już wiemy. Mamy do oddania naszego hermit kraba. Tu mamy do oddania rzeczorki z wody. Więc już tu rzucam okiem. Jednego tego potrzebujemy, więc jednego możemy tu wrzucić. Potrzebujemy jednego niebieskiego. I to na razie tyle. Ok. I chciałam zobaczyć, czy mamy szansę dzisiaj skoczyć do laboratorium i przejść się jeszcze z naszymi kuframi. Więc najpierw rzućmy okiem na mapkę. Laboratorium od 8, a ci też mają otwarte, także spoko. No to zabierzemy sobie wszystko to, co tu mamy ze sobą. To mam, to mam. Jak tam nasze plony? Czym? Tak, możemy coś dzisiaj pozbierać, więc pozbierajmy, nie omieszkamy się z tego skorzystać. Kukurydza. Aha, nie mam miejsca. No dobra. Nie mam miejsca. Zostawmy tą okrę. Wiecie, bo to chciałam tą zostawić, a tę sprzedać w sumie. Możemy tak. Możemy tak. Okej. Jeszcze musimy ogarnąć zwierzątka. Za chwilę tu po prostu wrócimy, ale najzwyczajniej w świecie musimy od czegoś zacząć, więc stypnijmy się do ołtarzyka i pooddajemy nasze elementy. Tu mamy oddać krama. Tu będzie chyba do oddania, tak. Tu będą muszelki do zostawienia, także patrzcie, dwóch nam brakuje, żeby też zaliczyć. Tu mamy do oddania mięsko. I tu mamy do oddania te nasze wywary skelpów.
Najsik, najsik, jestem mega zadowolona. W takim razie szybka podróż w to miejsce i pójdziemy sobie do naszego. O! O! A co to się dzieje? Aha, żeby się kłócili. Pał. Trzymam się jednej nadziei, naprawdę. Miałam nadzieję, że będziesz pamiętał od rana, ale już teraz minęło południe i zapomniałeś o moich urodzinach. Jak mogłeś? O nie. Nie chciałem, po prostu zapomniałem. O nie. Po prostu zapomniałeś. To twoja wymówka. Jesteśmy małżeństwem od tak dawna i nie jestem niczym specjalnym dla ciebie. To nie tak. Jesteś moim światem. Naprawdę mi przykro. Przeprosiny tego nie naprawią. Słowa są tanie. To prawda, Anno. Nawaliłem i to naprawię, obiecuję. Okej. Okay. To ciekawe, co tu się zadziało. Dobra, chodźmy najpierw do naszych ziomków, poziomków. Nie pójdziemy, bo jest za wcześnie. Łe. To chodźmy, gdzie to był? Tu był dom Paula. Czekajcie, gdzie ja to... Tu jest Blacksmith. No myśmy gdzieś tu ostatnio byli przecież. Dobra, spróbujemy. Chodźmy tam w tą stronę. Weźmy sobie to. Będzie na beef jerky, czy bug jerky w sumie. Tu chyba za tym było. Była tak chłodna, tak mi się wydaje. Tak jest. Dobra. Możemy w takim razie się jej pozbyć. Zadanko zrobione. Możemy z Paulem porozmawiać. Tak tu Paul. A gdzie on się chowa? Jest w środku. Interact. Aha, zamknięte na razie. No dobra, to do 9. Zaraz się otworzy, więc będziemy mogli z tego skorzystać. Rozejrzyjmy się póki co po okolicy. Może będzie tu jakiś nowy robaczek do zgarnięcia, kiedy deszcz pada. Halo, robaczki. Jest kwiatuszek. Jak ja stoję z miejscem? Dobra, trochę tego miejsca jest. I chcę też przegiąć, bo za chwilę się okaże, że nie mogę, wiecie, podjąć żadnej... O, idzie. Dziękuję. To już? Quest zakończony. Z nagrodą było polepszenie relacji. Dobrze, nie będziemy gardzić nagrodą. Wracajmy w takim razie. Bo teraz już możemy iść do naszego... naszych ulubionych kowali, jak również do laboratorium. Porozmawiajmy z nimi przy okazji, bo chyba dawno żeśmy nie mieli okazji z nim po prostu pogadać. Cześć, Pablo. Jesteś tutaj dla biznesu, czy szukasz schronienia? Dla biznesu, mój drogi, as always. Sprawdźmy, co nam tutaj skrzyneczki dają. Okej, okay, mamy wachlarz. 5 kelpów, bardzo ładnie. Srebrny. Szklanej kuli chyba żeśmy nie mieli do tej pory. Pogadajmy jeszcze z jego bratem. Cześć, Rafael. Lepsza broń może pomóc w rozwalaniu potworów, prawda? Ja bym chciała zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Co potrzebujemy, żeby zupgrade'ować nasze tule? Srebrne sztabki.
O kurka. A nie, czekajcie, bo my musimy zrobić te. Wow. Czyli potrzebujemy... Wiecie, dlaczego o tym myślę? Bo moglibyśmy wtedy łatwiej sobie poradzić na dnie oceanu. Na przykład, co nie? Więc gdybyśmy wzięli drewno i 5 sztabek, moglibyśmy ogarnąć... Czekaj, czy ja mam sztabki w domu? To jest pytanie. Moglibyśmy ogarnąć zrobienie sobie lepszego narzędzia do czyszczenia dna. I to by było całkiem spoci. Dobra, chodźmy do laboratorium, bo musimy jeszcze obejrzeć te nasze fosilki. Zobaczymy, czy jest cokolwiek do oddania do muzeum, czy można będzie to posprzedawać. Dobra, fosilek jeden. Galliminus. Pięknie. I tutaj mamy... Nie wiem, co nam drugie wypadło. Chyba nie zauważyłam, co nam... A! Silver kelp nam wypadł. No okej. To możemy zdonatować. To już było i to też możemy. Czyli mamy 3 rzeczy do oddania. Zawsze progres muzeum. To się liczy. Dobra. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam dzisiaj zrobić. Mamy 6000, więc w sumie myślę, że będzie nas na to stać. Chodźmy najpierw do muzeum. Tak. Donate. Wow! Ej, tego nie wiedziałam! Tu jak się zrobi odpowiednią ilość rzeczy z danej dziedziny, to można jeszcze dodatkowy prezent zgarnąć. Ale fajnie! Shark Collection! Jakie urocze! Można być tą... Boże... ośmiorniczką. Ale super! No czad. Patrzcie, tyle już tą grę gramy, a dalej jest jakby zaskakująco. Następne są dynki. Też by było nice to złapać. Dobra. Przejdźmy się. Nie chcę spoilerować mojego planu. W sensie szczerze przyznaję. Jakby nie pamiętam, jaki miałam plan na zadanie, znaczy na robotę pod koniec poprzedniego odcinka. Nie będę ukrywać. Dzisiaj po prostu na YOLO zaczynamy się bawić. Znowu. Moja droga. Carpenter. Ja bym chciała postawić stodołę. O Jezus Maria, potrzebujemy brązu. No dobra, czyli wiem, że tego nie zrobię. Inaczej. Zróbmy sobie fotę tego zapotrzebowania tutaj na stodołę. Żebym też nie musiała do tego za każdym razem wracać, więc szybkie foto telefonem. I zobaczmy, co my tam mamy. Bo wiecie, gdybyśmy mogli postawić kolejną rzecz w naszym... O! Na naszej farmie, to byłby przychód kolejnych materiałów, tak? Ja wiem, że kolejny obowiązek również, ale mimo wszystko materiały. Teraz to sobie weźmiemy. Majonez maszyni jest pusty, weźmiemy to. Pozbieramy to, co nam tu powypadało. To było w sumie na sprzedaż. To zacznijmy od początku, bo ja się tu pogubię. To. To mamy na sprzedaż 110. Wow. Z tego zrobimy dynksa. To możemy sprzedać i to możemy sprzedać. Tu co zostawimy? Tu nie kelpy zostawimy. No jednak coś się znajdzie. Zostawimy kwiatuszki oczywiście. Zostaje nam jeszcze drewienko do wrzucenia. Aha, i miałam sprawdzić, czy mamy jakieś sztabki. Nie wydaje mi się,
Mamy trochę brązu, ale to jest stanowczo za mało. I tu są nasze... Miałam zabrać do lodówki. Dobra. To tak. Owoce. Jeszcze to mogę zgarnąć. Proszę potrząsnąć ślicznie. Double crop wypadł. Świetnie. O, śliwki mamy! Wow! O, jeszcze tu kwiatuszków żeśmy nie zebrali. Jo! No i co tą kukurydzę? Aha, ja nie zebrałam kukurydzy, bo nie miałam miejsca. Double cropy. Patrzcie, jak to fajnie wychodzi. Ja! No dobra. Szybki ruch na moją kartkę, czy ja potrzebuję cokolwiek z tego? Nie. Czyli możemy spokojnie zadowolić naszych kupujących, że tak powiem. Sprzedajmy sunflower. Albo nie, wiecie co? Zrobimy z niego miód. Ha! Taki będzie myk. Zrobimy z niego miód i zrobimy przecier z kukurydzy. Możemy zrobić przecier z kukurydzy. To się da w ogóle. Sprawdźmy. Czy ja mogę zrobić przecier z kukurydzy? Mogę. Okej. Okay. Okej. Okay. Sprzedajmy jednego po jednym z owoców może. O, żebym wiedziała, jakie będą za nie ceny. Tak. Podkładamy sobie te wszystkie smaczności tu. Tak to zrobimy. I jeszcze musimy odwiedzić nasze zwierzątka. Nie ma to tamto, ale jeszcze koniecznie musimy odwiedzić nasze zwierzątka. Widzicie, nasze kurki. I co my tu dobrego mamy dzisiaj? Jajeczko, jajeczko. Tu popetać zwierzątka. Śliczne są te. Urocze są kaczuchy i kurki. Jedno jajko na pewno musimy wynieść. Aha, i mamy je wypuścić, żeby było szczęśliwe, tak? Spróbuję nie zamykać bramki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedno jajko na pewno muszę wynieść, więc je tu zostawiam. A z jednego możemy zrobić majonez. A co się będziemy bawić? Dobra. Tu się robi. Tu się robi, tu się robi. Okej, to tak. Możemy zostawić jeszcze nasze hodowlane rzeczy. W sensie to. Watering can nam nie jest potrzebny. I moglibyśmy wziąć wędkę. Możemy iść spróbować coś połowić na przykład, słuchajcie. Jak również połapać robaczki. Czyli myślę, że od robaczków sobie zaczniemy. Z energią stoimy całkiem nieźle. I pozbieramy jakieś kwiatki, jakieś tego typu rzeczy. Tak myślę. O. Dobra, super mi to wyszło. Ja wiem, że możemy to zupgrade'ować o to takie dziwne pomarańczowe cosie, które teoretycznie powinny nam pomóc nie wypłoszyć robaków. Ogólnie było spoko. Wymyślcie. Ciężko. Będę zbierała, co popadnie, bo dzięki temu możemy zrobić sobie więcej robaczków i udać się też do kopalni. I tak jak, ostatnio mówiłam, myślę, że do kopalni sobie pójdziemy w taki sposób, że po pierwsze zrobimy dynamitu, ile się da. Po drugie, wydłużymy sobie długość dnia na ten konkretny jeden odcinek. Z racji tego, że no nie ma co ukrywać, najzwyczajniej w świecie jest... Dla mnie dzień za krótki, żeby przejść 10 pięter. Nie wiem, czy jest na to jakiś inny patent, czy nie, no ale jakoś sobie z tym musimy poradzić, a mamy workaround, więc czemu nie?
Nie ten, nie poznałem, czy nie zauważyłem cię z tej strony, czy z tej perspektywy. Gdzie też jego chyba kobieta? Senia. Cześć, Senia. Okej, tam są, o, tam są następne kwiatuszki, słuchajcie. No tu hibiskus po lewej jeszcze rośnie. Pięknie. I ten kwiatuszek też. I tak sobie pobiegamy. Nie zbieram dzisiaj tych nasionek. A co to jest? Bambus! Bambuszot, czyli sadzonka bambusa. W sensie nie, no sadzonka, czyli nie sadzonka, a jak to nazwać? No to co wykiełkowało świeżo, nie? 18. Będą się robaczki na nocne powinny pozmieniać. Tu jest też jakieś przejście zamknięte, pewnie na festiwal. Dzisiaj bez grzebania po śmieciach. Stawiamy sobie miejsce na to, co nam tu po drodze powychodzi. To jest na przykład, czy ja mogę tu połowić rybkę? Chyba nie. A jednak, mogę. Dobra, spróbujemy. Co nam tu wypadnie fajnego? Coś płynie. O, kurde. Miota się. I to tak srogo, srogo. Okej. Jesteśmy w połowie drogi. Nie przedobrzyć na końcu, bo to człowiek zawsze myśli, a już końcówka to... No, teraz mi się tak załatwiła, nie? Już końcówka to dociągnę. Bluegill, blue agile. Czy ja tego potrzebuję? Niespecjalnie. To będzie można chyba sprzedać. Nie oddać do muzeum, bo to chyba jest nowa rybka. Tak, nowa rybka, świetnie. Dobra, to fajnie. Cricket. Drugi robaczek. Wikulf Fritali. To też chyba coś nowego. Tak, to znamy. Dobrze. Dobrze, dobrze. Bardzo ładnie się to prezentuje. Mamy kolejne dwa eksponaty. Więc mega fajnie. Znowu dotarliśmy nad jezioro. Ślimaczek tym razem srebrny. Jakiegoś świetlika czy coś by się przydało może. Ja się tak rozglądam, a potem ledwo się przysunę i się okazuje, że to coś przede mną ucieka. Prawie. Do końca tak to miało wyglądać. Tam jest jakiś pająk zielony. Aha! Kurde, no. Musimy skilla jeszcze podciągnąć. Czyli naszym kolejnym zadaniem faktycznie będzie pójście do jaskini, bo potrzebujemy brązu i fajnie byłoby jakby zaliczyć ten level 40 w jaskini. O kurde, wlazłam.
Zrobimy tak, zaraz wrócimy sobie do domku, bo już jest 22. Tu jest jeszcze robaczek. Skoczymy do muzeum. Oddamy te dwa nasze robaki, w sensie te dwie nasze rybkę i robaczka. A potem stąd się tepniemy do domu, bo mamy tu teleport obok. I przygotujemy się na wyprawę na kolejny dzień. To mamy do oddania i to mamy do oddania. 88. Jeszcze dwa i będą nasionka. Dobra, tepnij się do domu. Patrzcie, majo nam się zrobiło. Nam się chyba zrobił też jeden słoiczek pikli. Więc oddajemy majonez ze stówkę. Ciekawe, piklowana kukurydza, ile nas to będzie kosztować? Tego srebrnego robaczka też możemy oddać. Chodźmy zrobić gotowańsko z tego, co nam zostało. Tak, grill oczywiście. Pięknie. Ja bym chciała max. Ile żarełka będzie? Dobra. I robaczek jeszcze jeden. Subcio, słuchajcie. Mamy 18. I dwa brązowe. Wow. Dwa brązowe możemy sobie zostawić na później w sumie. Tak, kwiatuszki zostawimy. Kurde, tego bambusa. Przydałabym, żeby znać jego cenę na przyszłość w sumie. O, nam się też jeden miodzik zrobił, więc ten miodzik też możemy odłożyć. A myślę, że zarobek będzie mieli całkiem fajny. Teraz tak. To sobie weźmiemy. Tak to miało być. Spróbujmy, czy ja mogę wykraftić jeszcze eksplozywy. To jest wszystko, co mogę wykraftić z eksplozywów. Tu zabieramy. To sobie przerzucimy do tej skrzyni. Zabieramy na rano to. Zabieramy na rano. Czy ja chcę bagnet? W sumie te rzeczy mogę zostawić. Zabierzemy sobie to i to. I to. Nie mam co posadzić, więc bez sensu. Gdzie ja to coś zlamiłam? Kilof miałam wziąć, a nie siatkę na robaki. Tak to miało być. Dobra. Jesteśmy na rano gotowi i na to, żeby wyruszyć w podróż do kopalni. Ja sobie już teraz wchodzę tutaj w nasze ustawienia. O, GameSpeed w ogóle się nie zapisał na 80. Myślałam, że mam ustawiony. Okej, całkiem dobrze. Zmieniamy to na 50. I idziemy podsumować dzionek. A nas, tak jak mówiłam, następnego dnia pójdziemy sobie do kopalni. Także podsumowanko. ...886, z farmingu 590, z divingu 40, robaczek za 26, adder 90 to był ten artefakt chyba i ranching to nasz majonez, nie? Dobrze, moi drodzy, to nie pozostaje nic innego jak podziękować Wam za obecność dzisiaj i co, widzimy się w następnym odcinku, tak? See ya!